Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony The Rock Boy. Zapraszam was na kolejny odcinek z gry Alan Wake 2. Życzę miłego oglądania. Okej, tak jak pamiętacie, skończyliśmy sobie tutaj w tym pomieszczeniu, to jest ta skrytka kultu. I musimy teraz zejść na dół, tam jest jakaś piwnica czy coś takiego, ale zanim tam przejdziemy, to przypomniałem sobie, że mamy nierozwiązaną jeszcze jedną rymowankę z okolicy tej latarni, przy której tam byliśmy w poprzednim odcinku. Także szybko sobie tam przeskoczymy i zobaczymy, co nas tam czeka. Także zaraz się widzimy. I okej, witam was tutaj przy tej rymowance. Zobaczmy, co tutaj mamy. Stary obserwator morza, nim dokonał żywota, przeklinał wody, przez które dopadła go ślepota. Więc na głębokim oceanie wywołał małe zamieszanie. Była walka z falami, zniszczenia i zamęt. I gdy popełni ten grzech, pieśń jego duszy przepadła na amen. Stary obserwator morza, nim dokonał żywota, przeklinał wody, przez które dopadła go ślepota. Może na odwrót. Tutaj damy sobie mędrca. Tutaj damy oszusta. Tak jest. Pięknie. Zadziałało. Okej. Co nam to dało? Gdzie jest nagroda? Nie, te ślady się tutaj gdzieś pojawiły. O tak, przed chwilą ją rozwiązaliśmy. Saga, kontaktuj, kontaktuj. O, jest, no oczywiście. Oczywiście, tak musiało być. Tak każe obyczaj. Okej. Aha, ja mam zeza oczywiście. Dobra, ładuj, Saga. Teraz będzie prościej, ładniej. Jezu, ale zez! Co się dzieje? Nie, no idziesz do domu, naprawdę! Nie. Dobra, wiecie co? Ja go po prostu... Tak. O, wkurzył się. No chodź. Dobra, druga broń. Dobra. Boże, jaki zez. Normalnie tak nie mam. Dobra, kolego, dawaj nagrodę. Są jeszcze ślady. Tutaj dalej prowadzą. W którą stronę teraz? Tutaj chyba coś. Tak. Tutaj już byliśmy, ale sobie zrobimy. No i co tu jeszcze dalej jest? Kurde, jak daleko nas prowadzi. Zazwyczaj dość blisko były te nagrody. Ale dobra, coś może ciekawego będzie. Znaczy, pewnie znowu ten talizman, ale może będzie jakiś inny, jakiś trochę ciekawszy. Bo ostatnio trafiliśmy chyba na taki sam, który już mieliśmy. Tu niczego nie ma. No tu są jeszcze ślady. Tutaj. Tu dalej. I co? Jeszcze tu. Tutaj kolejny. Gdzie są dalej? Tu. Coś może? Ciekawego będzie. O, tak. Tu coś jest. O proszę, jakie tutaj tereny zalane. Coś w tą stronę może. O, jest. Ale nie mogę go podnieść. Dobra, mamy coś, co mogę sobie użyć w ekwipunku. Albo wywalić po prostu. To jest ten na oszołomienie. Może, wiecie co? Wiem, że nie powinienem tego robić, ale pozbądźmy się tej jednej racy. Może jak przypiszę ją do szybkiego wyboru, to mi zwolni mi miejsce. Dobra, wyrzućmy ją. Niestety, sorry bardzo, ale no chcę zobaczyć ten talizman, co nam daje. I co daje? Zwiększa maksymalną ilość życia przywracaną w bezpiecznych miejscach. Okej, przyda się na pewno, ale no liczyłem na coś lepszego, także okej. Także wróćmy sobie tam do tej skrytki, znaczy do skrytki, do tej kryjówki kultu i zejdziemy sobie do tej piwnicy i zobaczymy, co nas tam czeka. Na pewno będzie ciekawie. To co, moi drodzy, wskakujemy tam, zobaczymy, co tam na nas ciekawego czeka. A creepy basement. Dobrze powiedziane. Ciekawe, czy nas ktoś tutaj... O! O kurde. Czy to są te cienie, czy... No właśnie. Dobra, niezłe tutaj zbiorowisko mają. Te symbole ich. Trochę sprzętu. Wchodzimy na pełnej. Wchodzimy. O! Stać, kurde.
będą się rzucać. Uciekli. Benson. Dobra, bierzemy go. Ktoś nas na bank to zaatakuje. Wow. No tak. Nie mogło być tak prosto. O, strona jest. There was another overlap here in Watery. The parade float was the key. Mulligan and Thornton had gone there, taken the clicker, left this monster here to stop her. O kurde. There's an overlap here, like there was at Cauldron Lake. Mulligan and Thornton are like Nightingale. Saga o tym czytała, o pułapce. Wiedziała, że na nią czekali. Kiedy tylko zobaczyła tego giganta, ha, kurde. Zdała sobie sprawę, że nie była na to gotowa. Zobaczcie, jak się ekran trzęsie. Za jakiś czas chyba. Pozwoliłaś Logan utonąć. Broń w jego rękach mogła rozłupać jej głowę jak skorupkę jajka. Mózg wypłynąłby jak żółtko. Wszystko, co kochała, przepadło. Wszystko, czym była, przepadło. Będziemy patrzeć, jak pożera twój umysł. Kiedy o tym czytała, zrobiło jej się niedobrze. Ale strach był ostry, kiedy musiała stawić mu czoło. Tu w Watery była kolejna kolizja. Platforma na paraty była kluczem. Mulligan i Thornton już tam byli. Zabrali ze sobą pstrykacz. Zostawili tutaj tego potwora, żeby ją powstrzymać. No to czeka nas pewnie tutaj niezła walka. Zaraz jak wyjdziemy na górę, to coś nas... A jeszcze sobie zobaczmy, bo tutaj mi mryga... Tak, profilowanie. Deputowani. Co on nam powiesz o nich? Zmiana w opętanego. Mulligan and Thornton were fine earlier. How did this happen? Terrible mistake. Shadows crept over Mulligan and Thornton. Shadows on their faces, filling the shape of them. Bright Falls fucking finest. Shitty pastrami sandwich. Mulligan and Thornton became like Nightingale. Ten ekran się cały czas trzęsie. Ja nie wiem, co nas tam czeka, ale będzie nieźle. Who's the leader? Brains leaking out like ilk. Co na tej stronie było? Not one tree. A forest. The word. A secret like this doesn't die. There is more than one leader. Panowie są nieźli w tym. Dobra, mamy ich ogarniętych. No to co, idziemy stawić czoła temu czemuś. Ajajaj, już będzie. Jak będę miał takie ocele jak do tego gościa tam wcześniej, to będzie ciężko. Dobra, wychodzimy stąd. Oho, oho. Co tu jest? Albo z której strony w ogóle? Wow, kurde! Ale mnie przestraszył, masakra! Masakra! Dawaj! Walimy, ci się da! Dobra, strzelba! Od bliżej, cmaniaku! Ale mnie wystraszył! Dobra, szybko ładujemy! Dawaj, Saga! O, pięknie. Okay. Wow. Where's that parade float? Ale mnie skubany przestraszył. Pięki czerwony cały. Ładnie go rozbryzgało. Może jak ktoś śmiesznie wygląda. Te oczy takie. Dobra, co mu tu mamy? Co on tu zostawił? Czy tam... O kurwa. Co to jest? O nie, to nas zaraz zaatakuje. Dobra. Przeładujmy sobie. Wiecie co, wezmę sobie... Jezu, nie to. Wezmę sobie racę. Raca, trójka. Dwójkę wybierz, panie. Dobra. I rzuć tam. Pięknie. Dobra, poszło. Uff. Is this the parade float the page mentioned? W ogóle jak tędy wcześniej przechodziłem, to włożyłem kasetę do tego magnetofonu i cały czas tutaj taki upiorny śmiech nawala z niej, także nie wiem, o co tu chodzi. O, zobaczmy to.
Co tu trzeba włożyć? Bezpiecznik? Nie. Okręt? Nóż? No tak, on go tutaj atakuje. I co dalej? O, halo, halo. Coś jeszcze? Jezu, to i tak śmieje cały czas teraz. Cholera, ja tą kasetę wkładałem. A może to chodzi o platformę w Bright Falls, tam, którą będą przygotowywać. Tutaj mamy jeszcze skrytkę jedną. O, którą platformę tu chodzi? Gdzie ta skrytka? Gdzie ja ją ominąłem? Gdzieś tu? No tak, gdzieś tutaj pokazuje. O, proszę, proszę. Ale bym zostawił, no. No, ta muzyczka tam. Co się kryje za tym uśmiechem? No, też jestem ciekaw. Tworzymy śrubokrętem? Nie. Klucz do osiedla też nie. Klucz do skrytki też nie. To będzie skrytka. Jakiś dowód mamy do zebrania. Ale to pewnie jak otworzymy. Kurde, gdzie to klucz będzie? No dobra, poszukajmy gdzieś tutaj. Coś tu musi leżeć pewnie. Może tutaj w tej studni? Też nie, no nie chcę mi się tam wskakiwać. W ogóle nie wiem, czy się da, zaraz sprawdzę. Da się? O kurde. To jest? Nie, nie da się. Okej. No dobra, ale co te... Okej. Czemu to znowu zadziałało? Dobra. Tutaj mamy jeszcze przejście jedno zablokowane. O, stronę tu mamy. Gdzie to jest strona? No tutaj przegapiłbym. Kurde, ale trzeba mapę sprawdzać. The overlap formed around Watery's dark past. The ritual to enter was tied to crafting the float. Art was the key. It had the power to let Saga in. At Cauldron Lake, giving the poem and the heart to the witch sign opened the overlap. Here, it's the parade float. But it's incomplete. Właśnie, co tutaj jeszcze brakuje? This is one disturbing parade float. Stabbing again and again. Gał nożem, okej. A no właśnie, a nie rusza się. Nóż mamy włożony. How come one of them is wearing a mask and the other isn't? A przejdźmy do tablicy, może nam coś podpowie. Sala kultystów ukryta pod klubem motocyklowym Ilmo. To będzie... Nie, tu? Tak. Naprawdę nie sądzę, by klub mógł mieć jakiś sekretny pokój dla kultu bez wiedzy Koskelów. No zapewne nie. Musieli coś o tym wiedzieć. Wow, jakoś tak samo dodaje. O, wow, fajnie. Okej, okay. Do platformy potrzeba czego? Tu jest ten gościu z maską. W miejscu twarzy napisano maska. Utari machał nożem, dźgając raz za razem. Stacie powinny się ruszać. Raz za razem, to brzmi jakbym miał być w ruchu. No, oczywiste to jest. Co mam jeszcze tutaj w fabule? No, na później? No dobra, cały czas na później to jest. Te rymowanki to potem sobie ogarniemy. Coś jeszcze z profilowania? Nie. What's missing from the parade float? I need to put it together. Maska. Brakuje takiej maski. A czy coś takiego nie było przypadkiem tutaj w tej ich skrytce? Nie leżała ta maska tutaj? No ten gość już sobie zniknął. Burdel, jak nie wiem, zostawiony. Tak. Czy nie było? No właśnie, tu są takie maski. Co, nie możemy sobie tego wziąć? A może tamtą? Mogę to zabrać? Nie. Skoro nie stąd, to może gdzieś tam wokół tej platformy leży. Sam nie wiem. No, narobił burdelu i teraz nie można przechodzić, no. Tu chyba też już wszystko. Nie, no tu już nic nie mamy. Coś tam jeszcze musi być wokół tej platformy. Tutaj nie. Tu coś może. Jezu, jak on się śmieje. Tu pusto.
Tu też. Ej, no bez skitu, nie wiem, gdzie to może być. Jezu, ile tu szukania jest czasami, naprawdę. O, saga, saga. O, proszę, ominąłbym kolejne, masakra, ale są pochowane. To musi być tak ekscytujące, być bohaterką opowieści. Powaga, trochę zazdroszczę. Chciałabym móc być protagonistką jakiejś historii. Dziękuję za strony. Za fragmenty w sumie. No i co, coś tu będzie? Coś obok tej łodzi? Nic tu nie ma. Może tam coś na tym stoliku? O, coś tu się teraz pośpi, tak? So this is the Koskela Brothers parade float. No właśnie. Looks like only four pieces are missing. The mask is the only one without a location listed. Aha, czyli tak to trzeba, fajnie. Easy. Sklep z piątkami Freshpot, okej. Okay. Czyli musimy tam wrócić. Coś tu zamazane, jest maska wydrapane. Kurde, gdzie to będzie? Espresso Express. Got it. Układ sterowania silnika. Aha, czyli na tej... Aha, czyli będziemy musieli teraz wrócić tam do tego niewesołego miasteczka i zabrać rzeczy z tego. Espresso Express, tym sklepie i Fair Trade Fun Zone. Okej, okay. Dobra, podajmy sobie to tutaj. Fajnie zrobione. Na tropach sekty. Postać potrzebuje maski. Postacie powinny się ruszać. Może to tu? Nie, może to będzie tak. O, dodało automatycznie tu. Tak, dobra. Tu kolejne. Kaseta jest Fair Trade Fun Zone. Okej. Okay. Położenie maski. The float killer isn't wearing a mask. Zaraz będzie nosił, jak ich sprofilują jeszcze raz pewnie. Nie, 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 tutaj mamy listę wspomina o Pukko. Według listy Pukko znajdę w sklepie z pamiątkami. Okej, okay, czyli sklep z pamiątkami, Fair Trade Zone i Espresso Express. Dobra. Czy profilowanie nam coś podpowie? Oczywiście, na pewno nam teraz powie, gdzie jest ta maska. W tajemniczy sposób. The materials listed for the parade float mention a mask. Where is it? Poor Mocha Moose. He never failed to amuse me. Now we know, Ilmo, there is such a thing as too much coffee. Mocha will live on in a place of honor. He lost his head. Mulligan and Thornton had one job. Mulligan and Thornton must know where the Moose Skull mask is. Bawił, ale jest sucho tutaj. I okej, teraz jednak wiemy, że to jest Mocha. Niech będzie. O, znowu do nich. Maska z czaszki łosia. Mask is missing. Where is it? The dead brought back to life. The crown of the Grand Master. Moose's stake is never a mistake. Just get it fucking done. They know where it is. I know they know. I know. I know. Where is the mask? Bleach it. We'll bow to him. The mall of the crumbling whale. O, czyli wspominka o tej studni. Tak jest. Czyli jednak coś jest. O, nagle się pojawiła? The moose mask is at the Huatari well in Coffee World. Proszę bardzo. Magicznie maska się pojawiła. Dziękuję bardzo za pomoc. Wróćmy jeszcze raz do tablicy. Mulligan i Thornton zamordowali kogoś. Ciało rzucili do studni Huatari. A to skurczybiki. O, oni będą... Gdzie to będzie? Tu? Nie, 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 nie. Mulligan i Thornton byli odpowiedzialni za czaszkę łosia. Nie, 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 nie. To jest tu? Tak. Tak jest. I tutaj też. Ukryli zwłoki ofiary w studni. Może nie była to jedyna rzecz, którą schowali. No zaraz się dowiemy. I saw something. Like I did in Cauldron Lake. The well here in Coffee World. Tak, zgadza się. Okej. Okay. Dobra, no to wracamy tutaj, ale ciekawi mnie ta skrytka. Kurczę, gdzie jest klucz do niej? A może tu gdzieś będzie w tej studni? I knew it would be.
Dedukcja dostępna. Jezu, jaka maska wielka. A ten drze mordę tutaj cały czas. No Jesus Christ. Dobra, zakładaj mu tą maskę. Tę maskę. Jezu, jaka wielka. Dobra, to mamy ogarnięte. Nie da się tego jakoś uciszyć. No nie jest to takie proste, okej. Dobra, wracamy teraz do... do tego sklepu z pamiątkami. Nic tu nie ma, tego kluczyka, nic. No dobra, jakoś sobie go znajdę. Espresso Express i Fair Trade coś tam. Już zapomniałem nazwy. Dobra, ale wejdźmy tu najpierw, bo jest najbliżej. No i co tu jest? A few moments later. Pupko. Tu jest gdzieś jakieś pupko. Nie bij. Chciałem tutaj zobaczyć, może tu się coś znowu pojawiło. I gdzie to pupko tu jest? 1 hour later. Gdzie to pupko? O. Nie no, miało być w sklepie z pamiątkami, no to tutaj. 1 eternity later. Zabawkowy nóż pupko, ale to już go mamy przecież. Jezu, to jest ten nóż, to już my go przecież włożyliśmy tam. Aj! Zapomniałem, że on się tak nazywał. Never mind. Idziemy do Espresso Express. Dobra, ale to jest tu. Oho. Kolego, nie tak prędko. W środku coś miał. Dobra, kolejny. Proszę, ile amunicji. Przeładuj. O, pięknie siadło. Tu jest Espresso Express, dobra. A, tamten przycisk taki mieliśmy, coś z tym było związanego. Dobra. Dobra, dobra, dobra. No i co? Okej, latające krzesło. I co to będzie? No i tutaj mieliśmy brak prądu. O, apteczka. Dobra, weźmy sobie, zajebiście, przyda się. No power. No, no, no. A bezpiecznik mamy, tylko gdzie jest skrzynka? That must be the circuit board I need for the float. How do I get down there? Coś tu trzeba uruchomić, ale... Czekajcie, gdzieś tu mogę zejść na dół? Jak się kręcę wokoło jak... Nie powiem co... Tu jakoś bokiem może... O, 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 o! Tędy? Tu są bezpieczniki. No, już mamy, spokojnie. Spokojnie, jest. Dobra, zarąbiście, teraz sobie ją odpalmy. Cyk. O cholera, serio? A few minutes later. Trafię w końcu? O, dało się, pięknie. 3 razy sztuka, dziękuję bardzo. Tędy jakoś... O, proszę bardzo. Będą tu jakieś dobroci. Czegoś nie pominął. Jaki dźwięk fajny. Układ sterujący, zarąbiście. To mam ogarnięte. Co teraz? Ja pierdzielę. Jeszcze lepsza muzyka się włączyła. Dobra, uciekamy stąd. Oj, to się rozwali zaraz. Weźmy sobie. O cholera. To się rozwali czy nie? A jestem ciekaw. Ale lepiej tu nie wchodźmy. O kurde. Dobra, jak się już uruchomiło, to na dobre. Niech sobie tak działa, niech się kręci. O nie, znowu. Wracaj do tej studni.
mam u tych dwóch naraz. Mam jakiś strzelec. Aj, nieprzeładowana, cholera jasna. Nie, tak, tak, tak. Ładuj, ładuj, ładuj. A, pięknie weszło. A, nie tym razem, kolego, nie, nie, nie. O, aj, kurde, nie zdążyłem. Dobra, nie mi się pierdzielić z nim. No i po co ci to było? Masz coś ciekawego? Tylko zmarnowałem amunicję na was. Przeładujmy sobie. Studnia jest wkurzająca. Gdzie jest klucz do tego, do tej skrytki? A to zaraz znajdę, na pewno. Ale najpierw jeszcze przejdźmy sobie tam. Coś tu? O, ten chyba nie przechodziłem. Może nie pamiętam. Oj, super ktoś. I tu coś powinno być. Kaseta. No to kasetę już mamy. No. Okej, czyli to jest ta kaseta, którą już tam włożyłem. Dobra. O Boże. I co jeszcze tam było? Kaseta jest. Układ sterujący mamy. Maskę mamy. Czyli wszystko mamy. No dobra. No to skoro mamy wszystko, to zarąbiście. Wróćmy sobie tam w takim razie. O, tu kaseta. No ale już jest wzięta, no to sorry. Zabawkowy nóż Pukko też jest wzięty. Ciekawe miejsce, no to jest to pewnie. Skrytka kultu. O, jeszcze tutaj jakaś jest. Przy slow rosterze. Dobra. Ja sobie je pootwieram. I zobaczymy, co nam tutaj dalej przyjdzie robić. Ale czy tutaj jakoś wejdę do tego slow rostera? O. Tak, wejdę. Proszę bardzo, tu nie byłem jeszcze nawet. Kolejny klucz jest potrzebny. No właśnie. Gdzie są klucze? Może coś tu będzie przy tym. Coś tu jakoś można to... Chyba tu nic nie ma ciekawego. Aczkolwiek nie jestem. Dobra, zobaczmy, co ona tutaj. Tylko kubki w paski. O, jest kombinacja cyfr, czyli coś gdzieś tutaj musi być. Jak sobie podświetlę latareczką. Albo tu jest ten symbol. A, dobra, 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 już rozumiem. Tylko kubki w co? Tylko kubki w paski. Dobra. Kubki w paski. Jeden. Czyli tak, jeden. Cztery. I gdzie jest kolejny? Jeden, cztery. Jeden, cztery. Pojedzie kolejny. 1, 4, 7 albo 1, 7, 4. Tak, powinno być 1, 7, 4. Sprawdźmy sobie. 1, 7. A 1, 4, 7. Okej, może być tak. Nie będę narzekał. Nie bierz tego, co nie twoje. Ustalmy, że jest moje. Jednak sobie wezmę. Pięknie. Coś tu jeszcze mamy ciekawego. O, o, o. Co to jest? Przepraszamy, toaleta chwilowo nieczynna. What the fuck? Wszystkie toalety są nieczynne. Ogarnijcie dupy. Dobrze powiedziane. Ogarnijcie dupy. Żebyśmy my mogli ogarnąć nasze dupy. Dobra. Tutaj mamy z głowy. Tu jest z głowy, ale gdzie jest jeszcze kluczyk do tej poprzedniej skrzynki? W takim wypadku, tu apteczka, tu nic, tu ciekawe miejsce przy tym. No to wróćmy tam. Jezu, ta muzyka w tle jest zarąbista. Co się kryje za tym uśmiechem? Jakiś uśmiech, jakaś taka, coś musi być gdzieś tutaj takiego, co jest w tym parku i tam jest klucz do tego schowany. Okej, znajdźmy sobie to w takim wypadku.
Wydaje mi się, że to będzie to właśnie. Tylko gdzie to jest? To jeszcze działa? Zapierdzielak, nie wiem. Dobra, zaraz sobie ogarniemy ten klucz. O, coś... Nie, to, czy to będzie to? Coś tu? Ale nie ma takiego nad nim. Nie, no chyba nie tutaj. A? Tutaj, pięknie, dobra. Te wskazówki są prostsze niż by się mogło wydawać. Super, no oczywiście, nie mogło być tak pięknie. Dobra, chodź. O, jest chyba drugi. Dobra. Jest drugi? Jest. Weźmy sobie, przeładujmy. Chodź, 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 kolejny. Nie bądź taki szaj. Aj. Dobra. Tu już poszło lepiej. Nie mam takiego zeza jak wcześniej. Otwieramy skrytkę i idziemy montować tą platformę. Gdzie ta skrytka? Tam, dobra. No jest tu. Proszę otworzyć. Zbierz. M i T mieli iść wczoraj wieczorem na patrol, ale się nie zjawili. Dajcie znać, jeśli do kogoś się odezwą. Pełcik, amunicja, amunicja, tak? Pięknie. Dziękuję bardzo. Uleczmy się jeszcze. Ach, jak dobrze teraz. Ach. Dobra, mamy cały sprzęt. Sterowanie. A little something to get those arms moving. Okay, Saga. Let's get the clicker from these assholes. Teraz to jest dopiero fajnie. O, czyli jednak studnia. A, czyli jednak da się wejść do tej studni. Nie zawiodłem się. Lecimy. O, gdzie my jesteśmy? Tak nagle? What the hell? Działa latarka? Where am I? Dobra, działa. Pięknie. Właśnie, gdzie my jesteśmy? Ale klimacik zarąbisty. Dźwięki takie, jakby się to miało zaraz zawalić na nas. O. Szeryfa w kostnicy. Mulligan i Thornton w zniszczonej kostnicy. Twarze, na które kładły się cienie. Thornton starał się naśladować głosem kobietę. Jestem nadętą suką z FBI. Zrobię tu wielki rozpierdol, a potem zostaję to tym durnym gliniarzem z zadupia, żeby po mnie posprzątali. Thornton odwrócił się do swojego partnera. Rządowe skurwysyny. Mulligan, następnym razem powiem jej tak. Gówno się znasz. Dałaś się utopić własnemu dzieciakowi. Jesteś jebaną pozerką. Mulligan spojrzał z ukosa. Wrobienie w morderstwo Bookerów załatwiłoby cały ten bałagan, ale tacy jak oni zawsze trzymają się razem. Thornton, trzeba pokazać tej suce, kto tu rządzi. Cienie oplotły Mulligana i Thorntona. Przenikały ich, uśmiechali się szeroko. No proszę, jakie dziady są z nich. A tacy byli mili, no. A taki byłem miły dla nich na początku. Trzeba było być od razu. Znowu ta sauna. Dobra, czy my nie jesteśmy znowu w tym takim domku? Ten taki dziadek z ręcznikiem tu stał? Czy to nie jest to samo? O, jakoś
Matka, dobra, no to idziemy dalej. Ale skubańcy z tych gości. Raczej nic nie będzie. Idziemy po tym... po tych deskach. Coś. No nie chciałbym tutaj czegoś zostawić, bo już tu pewnie nie wrócimy. Oczywiście 10 różnych dróg, którymi można iść. I? Próbuję w głowie mieszać. Idziemy dalej. O, jej córka chyba. Studnia znowu, o kurde. Logan! Jeszcze raz. I'm here! Logan! The story is trying to take Logan. I can still stop this. I need the clicker. No, biegniemy po niego. Wake? I saw him this way in the other overlap. It's a loop. Just like before. Właśnie. O, tu jest coś teraz nowego. Kolejna strona. Pogrzeb Moki. Ilmo Koskela stanął przed niewielkim zgromadzeniem składającym się z pracowników Coffee World i motocyklistów. Czytał z kartki papieru. Moka był wspaniałym łosiem, zasługuje na honorowe miejsce w siedzibie rycerzy Kalewali. Jego czaszka stanie się koroną wielkiego mistrza. Aha, czyli to jest on. Martwi, przywróceni do życia, odpowiedział mu uprzejmy aplauz. Po ceremonii Ilmo kazał zabrać martwego łosia, by można było przerobić go na steki. Bardzo miło. Maligan i Thornton usłyszeli, że mają zająć się czyszczeniem łba. Obaj złapali za rogi. Co u diabła, Thornton? Zajmę się tym, Maligan. Zanieśli czaszkę do warsztatu, żeby ją wygotować i wybielić. Narzekali pod nosem, chcieli mieć to gówno z głowy. To było tylko głupie zwierzę, choć z drugiej strony stek z łosia nigdy nie jest pomyłką, co? No dobra, coś nowego będzie w tej chacie. Kolejna strona, czy coś na szybko. Boom. Nic tu nie ma. Idziemy w tamtą stronę. Jak znowu wejdziemy do tej studni, po raz trzeci. Tu chyba Alan. Cały czas tak samo. Ciekawe, jakie głosy teraz do nas przemówią. I znowu to samo. Czy czegoś tutaj nie ma? Nie, nie da się przejść. No to co? Do trzech razy sztuki. Wow, okej. Okay. No teraz już nie. Aha, ale tam się zrobiła droga. Oto ten gościu z tej... A długo co nie pośpiewał. Jednak jest. Ten dozorca. Tu nic, tu nic. Jakaś dobra impreza. Znowu to samo. Ale to jest porąbane. Ale znowu jest. Nie, teraz nie mogę tędy, ale mogę tam. Ale nas kręci ta gra, naprawdę. Jest skrzyneczka. Pozwólcie, że się poczęstuję. Jakiś namiocik. I co teraz? O! O! Okej. Okay. Jest ten skurczybyk jakiś. O, chodź, chodź, chodź. Nie tak prędko, kolego. I co, mam się cofnąć? Dobra. Coś tu będzie teraz?
Nawet nie jeden. Pierdzielaj. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Pięknie. Jeszcze ty. Jakaś mocniejsza była. Przeładujmy sobie. Niewiele do strzelby zostało. Cholera jasna. A tu znowu nie wejdę. I co teraz? Tutaj. Ale ślepy jestem. Są ci goście jedno. No, co się tak śmiejesz, cwaniaku? Znowu to samo miejsce. Ale labirynt się tutaj zrobił teraz. I znowu tu? Gdzie teraz? Znowu na dół. O, cholera. Polecimy. Trapped how? What does that mean? O, ktoś leży. A tego nie było. Jeszcze raz ten domek. Nic tu nie ma. O, jest. Takie jest pudełko na buty, to zaraz będzie niezła walka pewnie. Znowu jesteśmy. O, gra się zapisała. Czyżby to było ostatnie miejsce? Do walki z nimi. Tak? O kurde. Dobra. O kurde. Gdzie on jest? Ty dziadu! Dobra. Co to jest? Mogę tej strzelby wziąć? Nie tak prędko, kolego. Spadaj do tej studni. Coś jeszcze to będzie? Dałem się. Tak. Coś tu z tym zrobionego. Jeszcze raz. Dawaj, dawaj. Gdzie on jest? No, szybko to wypalmy. Dobra, udało się. Tutaj coś mamy. Szybko bierz amunicję. Wyleczmy się.
jest na pewno. O ty kurde, ale mnie strzeli. Dobra, zniszczmy to jeszcze. O cholera jasna. Dobra, mam go. Leczu, leczu, lecz. Jeszcze raz, ulecz. Dobra. Wale to światło. Jeszcze tu jest. Tak, 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 tylko... No i co? Udało się? Gdzieś jeszcze jeden jest? Jeszcze mam ekwipunek. O, teraz zapraszam panowie. Ja pierdzielę. Chodź, chodź. Długa walka. Wake? I've been tricked. Scratch room. I tried to fix the story, but has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? You're already out. So is Scratch. We're making progress. I wrote to be the story's hero. Save her family. Save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes. You know it's working. You just need to keep going. Did you put my family in the horror story? I keep seeing him in overlaps, but he's already out. Are these visions coming from the past? When he was still trapped in the dark place. Pytanie. I have the clicker. I can stop this nightmare. Koniec rozdziału. Okej. Myślę, że w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie, jaka przyjemna muzyka nam leci w tle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo was proszę o suby, o lajki. I co? I widzimy się wszyscy w kolejnym, widzimy, słyszymy w sumie, na kolejnym odcinku. Także trzymajcie się wszyscy i do usłyszenia. Hej, hej. Posłuchajmy sobie jeszcze tej ładnej muzyki. Broken bonds, broken souls. Baby, you know how it goes. Blood stains on the phone. Baby, calling home, but there's no one home. If I'm a superhero, then where the hell did I go? When you needed me most, I was lost like. Wake said he could use the clicker to undo the horror story. I need to get back to Bright Falls, to Casey and Wake.
I should check in with Casey.